Dei voli. Wojskowa, tak można powiedzieć, społeczeństwo jako armia właściwie, on tak to opisywał, no
sytuacji pozostają bardzo aktualne. Moim zdaniem najwybitniejszy brzmiący profesor profesor Włodzimierz Marciniak, dzisiaj już, że tak powiem, bardziej urzędnik, bo ambasador Polski w Moskwie, profesor Marciniak właśnie tak to jest taki właśnie niedoceniany trochę chodzi właśnie o to cywilizacji. W tym wypadku chodziło właśnie o tą cywilizację turańską. Jeśli mówimy o komecznym, tutaj wspomnieliśmy o tym, jakie środowiska go promowały na początku lat 90. To jest właśnie ciekawe, bo jeśli on już o cywilizację, a nie o narodach, to on szedł w jakiś sposób, on szedł dalej niż właśnie te środowiska niemieckie, które go tak chłopiły, można powiedzieć. Później zjawił się więcej niż 500 braczów równocześnie. Nie wiem, czy byłby większość z nich żyje dotąd. Zachwycony, bo niektórzy dla niego zaś pomarli. Taka unia dla niego taka ukazał się racja, miał później wszystkim apostołom. Wzmocnieniu w końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poranionemu płodowi. Tak więc, czy to ja, czy inni tak nauczamy i tak uwierzyliście? Tutaj tym, oto słowo tym, Boże. Nie byłby tym zachwycony, bo niewątpliwie dla niego łacińskość, chociaż była związana bardzo silnie z katolicyzmem i w ogóle z chrześcijaństwem, łacińskość tej nowej cywilizacji, tej nowej Unii, nowej Federacji, nie wyobrażał sobie taki inny sposób, jak się związany z tym. Alleluja, 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 alleluja. Jezus głosił,
Jezus głosił, lecz bez faryzeuszy. Jezus głosi, Jezus głosi, lecz bez faryzeuszy, bez saduceuszy, bez faryzeuszy. Jezus głosi, Jezus głosi, Jezus głosi, idąc chodzą, nie siedząc, nie stojąc. A faryzeuszy, czy zwyczaje, i do stania przy Ambonie. Faryzei, faryzei, zachłanność, zachłanność różnych firm. Cywilizacja łacińska według Feliksa Konecznego to była cywilizacja, w której władza świecka, władza polityczna była autonomiczna wobec władzy duchownej. I władza duchowna też była autonomiczna. Natomiast w cywilizacji bizantyjskiej, a do niej zaliczał Prusy, firma wymaga, aha, ja też, ja bym chciał u Ameryki wartości chrześcijańskie. Próbuję sobie podporządkować religię właśnie tej władzy politycznej, która ma te wartości liberalne, uważa je za znaczy jako barkę. Jezus głosił, ale też potrafił ugotować i nakarmić rybą i chlebem, może nawet Jahwe niebem. Pani Iwanko, ja też mam. Płatę. Struktura jest właściwym podmiotem kultury. Czy
właśnie ta struktura wyższa, tak cywilizacja, czy też państwo, państwo, co jest państwo najważniejszą siłą naszego życia. Będziemy szli w tym kierunku, że ograniczymy oddziaływanie... Ograniczymy... Nie wiem, dziecko, nie wiem. Że państwa i narody tworzą, fundują taką takie homogeniczne kultury i ograniczyć kultury to wszystko, nas co kształtują i tworzą to dobre. Nas, to widzimy, że to zaczyna być niebezpieczne. I widząc to słowo, trzeba nam zareagować. Tak jak czytamy to dziś w pierwszej lekcji, ciekawy temat zagadnienia, warto wracać do Feliksa swojego powołania. Dziś mija 70. rocznica jego majestatu nieskończenie, trzykroć świętego Boga, mówi, jestem mężem o nieczystych wargach. Na zachodzie między innymi znany historyk brytyjski Arnold Joseph Toynbee. O Feliksie Konecznym rozmawiałem z dzisiejszym gościem Polskiego Radia 24, a był publicysta Krzysztof Rak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Na kolejny program zapraszam już dokonało się do usłyszenia. Właśnie w taki sposób, jak mówi nam to święty Paweł, zaszkodzenie to w tylko nie reklama, tylko nie reklama. Dzisiaj niedziela, nie słyszę, że tu się modlą. Zmartwychwstał po to, aby nasze serca wypełnić nadzieją Ewangelii. Wypłyń na głębie, ale te głębie, która już pochodzi od Boga, która jest głębią dobra, bo takim przecież Bóg stworzył człowieka. I do tego dobra, do głębin dobra go wzywa. Takie jest powołanie każdego człowieka, nawet tego, który o tym nie wie i który nie chce przyjąć tej prawdy. Ale zamysł Boży wobec każdego jest taki i niezmienny. I Bóg ciągle odwołuje się na różne sposoby do tej głębi. Gromadzimy się tu w katedrze warszawskiej szczególnego dnia. Bo skoro mówimy, żywe jest Słowo Boże i skuteczne, to ono także w jakiś sposób aktualizuje się poprzez wydarzenia, które przeżywamy. Dziś mija 100 lat od tego momentu, gdy w warszawskiej katedrze zebrali się pierwsi posłowie odrodzonej, powstałej po 123 latach niewoli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zebrali się na mszy. I właśnie podczas tej mszy kazanie skierował do nich arcybiskup Józef Teodorowicz, arcybiskup metropolita ormiański, to znaczy obrządku ormiańsko-katolickiego ze Lwowa. Niezwykle mocne słowa. Wczoraj kardynał Kazimierz Nucz sprawował mszę świętą, podczas której wmurowano tu w katedrze tablicę. Uzbrojenia prowadziła siostra Henia. Rumunia za 18 milionów dolarów. Polska jest drugim krajem europejskim, który będzie posiadał ten system. Z Waszyngtonu Marek Tołkowski, Polskie Radio. Arcybiskup Teodorowicz odwoływał się do kolejnych pokoleń naszych rodaków, którzy walczyli. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda chce, aby tematem dyskusji była realizacja konkretnych projektów inwestycyjnych. Jutrzejsza konferencja odbędzie się w inicjatywie m.in. ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
Wezmą w niej udział przedstawiciele administracji prezydenckich Polski, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Słowenii i Rumunii. W 14 miastach Rosji odbyły się marsze matczynego gniewu. Zorganizowano je po zatrzymaniu przez policję matki ciężko chorego dziecka. Uczestnicy opozycyjnych demonstracji krzyczeli dość policyjnego reżimu, ręce precz od matek i dzieci. Domagali się też uwolnienia więźniów politycznych. W Stefinie policja prostowi nad Donem zatrzymała działaczkę opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja Anastazję Szewczenko. Kobieta opiekowała się ciężko chorą córką, która przebywała na oddziale reanimacyjnym rosyjskiego szpitala. Dziewczynka umierała, matce nie pozwolono się z nią zobaczyć. Zdarzenie stało się pretekstem do zorganizowania akcji protestacyjnych. Uczestnicząca w moskiewskim marszu działaczka obywatelska Irina Prochorowa apelowała o szczególną ochronę ludzi, nie wciąganie matek oraz dzieci w rozgrywki polityczne. Gdy kobiety nie chcą dopuścić obrzezującego dziecka, to dochodzimy do granicy bezprawia, a moralności i bezwolności, ponieważ matka i dziecko są wolnością. W opozycyjnym marszu wzięło udział około 1500 osób. W Petersburgu doszło na ulicę od 150 do 200 zwolenników opozycji. Moskwa, Maciej Strzemski, Polskie Radio. Siedmiopunktową akcję ochrony rodzin zapowiada premiera Węgier. W telewizyjnym przemówieniu Viktor Orbán zadeklarował poszerzenie i wprowadzenie nowych świadczeń zachęcających do rodzenia większej liczby dzieci. Każda kobieta poniżej 40 lat, która po raz pierwszy wychodzi za mąż na rozpoczęcie wspólnego życia, będzie mogła wziąć preferencyjny kredyt w wysokości prawie 135 tysięcy złotych. W momencie narodzenia pierwszego dziecka spłacenie kredytu zostanie zawieszone na 3 lata. Jeśli urodzi się trzecie dziecko, reszta zadłużona będzie umarzana. Państwo pomoże też rodzinie. Dlatego kredytów hipotecznych. Według zapowiedzi premiera Orbana, kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, do końca życia nie będą musiały płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Do 2022 roku państwo zagwarantuje również każdemu rodzicowi, który sobie tego zażyczy, opłatę żłobkową dla dziecka. Teraz w informacjach dnia ostrzeżenia kształtem dzieje silny wiatr, porywach dochodzący do 100 km na godzinę. Na szlaki mogą spadać gałęzie i przekraczać się drzewa, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Nie kursuje kolejka na Kasprowy Wierch. Nieczynne są też trasy narciarskie i nartostrady w Dolinie Goryczkowej i Mięsienicowej. Wyższe trasy niż na szlakach jest to zmrożone i bardzo twarde. Z góry przenosi się teraz nad morze, to rekordowa liczba. 4900 osób w udział w 16 międzynarodowym zjeździe w udział w finałowej kąpieli w Bałtyku. Woda miała zaledwie 2 stopnie Celsjusza, powietrze, a świadomości w starszym miejscu miał 82 lata i przyjechał z choroby dębowa. O tym podaje morsowanie, powiedział polskiemu radiu morsujący od 40 lat wójt Mielna Zbigniew Chonik. Finałową kąpiel w Bałtyku poprzedziła parada morsów, którzy do Mielna przyjechali ze 150 klubów z Polski i zagranicy. Polskie Radio Natalia Maliszewska została zwycięzcą Pucharu Świata w szerszym biegu na dystansie 500 metrów.
spotkaniu rzutowej przez Janczy Łaśniewskiego na Polską kanał programu Janczy Łaśniewskiego wykonano przepisy ostatniej dni zawodów Kurynia Maliszewska i najpiękniejsza gwarka Trenda Kawlara Wolodimir odpadli w tym sprawie i co zapewniło końcowy sukces Polce. Jestem już po, cieszę się, że jestem już po i że to wszystko już jest tak, jak powinno być. Ale wyniki zostały ogłoszone oficjalnie, więc teraz mogę z taką pewnością siebie powiedzieć, że nawet tak, to ja wygrałam Puchar Świata na 500 metrów. Gratulujemy. Rysowia pokonała skrębę u to sprawa każdego z zakładu siatkarzy piłkarskiej. Tak jak wnosiciele, każdy z nas powołany jest do świętości. W kolejki trwa spotkanie na przestrzeń z Legią Warszawa, mistrzowie Polski. Co jest przynależnością do Polski, czując się dzieckiem wszystko. Matki naszej ojczyzny, mamy to dobro za niej. A nasz dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od komitetu występu Kamila Stachowlaki. I poprzez nasze działanie, Polak odniósł poprzez to powołanie, mamy połączenie telefoniczne z Mikołem Bugnaczyńskim, postępowanie, w serii było widać, i poprzez odpowiedzialne na wybory, te zawody. W drugiej po prostu postawił kropkę na to. Cały zespół nasz zachowań, które ma nas Polska rzeczywiście dużą przewagę na drugim ojczyzna prawa. Wtedy jeszcze jakie przemanem kraftem około Więcej pana Boga niż mi. Natomiast no, w tej drugiej serii panowały zmienne warunki i większość skoków miała Jan Putnacy, ale były też takie momenty, kiedy zawiewało trochę w plecy. Na szczęście w przypadku Kamila podobnego nie miało miejsca. Kamil oddał dobry, pewny skok na 129 metrów. Powiększył jeszcze swoją przewagę nad drugim stawcem, tym razem już Kobayashi, który jak mówiliśmy, zdołał awansować piątego na drugie miejsce. No i mamy drugie w tym sezonie zwycięstwo Kamila, 33 w karierze, tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy. To, co cieszy, to to, że Kamil ma rosnącą formę w tym sezonie. Na początku sezonu zajmował co prawda miejsca na podium, bywał drugi, bywał trzeci, ale brakowało tego zwycięstwa. Przypomnijmy, tu samo był drugi, trzeci, później trzeci był Wendelberg, dwukrotnie był trzeci Predanto, drugie miejsce zajął Sapporo, ale teraz w tym momencie ta forma Kamila zeszła na najwyższy poziom. Kamil wygrywa zwycięstwo w Oberstdorfie, teraz Kamil jest zwycięstwą także w Lachii. To co jest znamienne, to na to 32 zwycięstwo Kamila w Pucharze Świata w karierze czekaliśmy aż 315 dni, natomiast wystarczył tydzień, żeby Kamil odniósł kolejne zwycięstwo numer 33. Widać, że jest w gazie, jego forma rośnie i to bardzo cieszy się z mistrzostwami świata z Neffel. Także są duże szanse medalowe podczas mistrzostw świata, które będą najważniejszą imprezą sezonu. Widać, że u Kamila wszystko przebiega w bardzo dobry sposób i ta forma bardzo mocno żyła. Wracając do występu pozostałych, bo Zabakka zdobyła 10, Jakub Polony 14, to oczywiście dobre wyniki. Natomiast Dawid Kubacki dopiero 28, ale to chyba wypadek jeszcze pracy, a nie spadek formy tego zawodnika i chyba nie ma powodu do niepokoju. No nie, absolutnie nie. Tutaj Dawid miał wielkiego pecha, tak naprawdę miał problemy z wiatrem w momencie, kiedy skoczył, kiedy ruszał z belki startowej, miał jeszcze spory wiatr pod narty, ale w momencie, kiedy wyszedł z progu, zrobiła się cisza. W domu naszego ojca i musiał bardziej wyjść, żeby w ogóle bezpiecznie wylądować niż o dalekim skoku. Ostatecznie wylądował na 103 metrze, spadł na 8 miejsce w tym konkursie. No to prawda, nie poszło, ale akurat, jeżeli chodzi o Dawida, to dla mnie on jest kapłanów z
siostry zakonne i wszystkich sprawujących posługę Bożą, aby dla wszystkich wiernych wzorem oddania, posłuszeństwa i miłowania Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pani Marii Kaczyńskiej, wspaniałej pierwszej damy, ostatniego prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego, wszystkich uczestników tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. Mamy jeszcze kilka konkursów do końca sezonu. Kamil, jak wiadomo, jest zawodnikiem, który już wiedział wszystko. Aby ofiara ich życia już na koncie ma. Nie została zapomniana. W momencie powiększać kolejne rekordy, wygrywać kolejne konkursy. Że Adam Małysz ma na koncie 39 w konkursach Pucharu Świata w karierze, a teraz Kamil wygrywa po raz 33, także już tylko 6 konkursów brakuje mu do tego, żeby wyrównać wynik Adama, a 7 do tego, żeby go przeskoczyć również w tej klasyfikacji. Wiadomo, to są takie porównania, które kibice i dziennikarze bardzo lubią. Porównania, w których Kamil zdołał Adama wyprzedzić w bardzo różnych klasyfikacjach, bardzo różnych konkurencjach, jeżeli chodzi o sukcesy w skokach narciarskich. No i kto wie, może będziemy jeszcze świadkami 7 kolejnych zwycięstw Kamila, które pozwolą mu zostać polskim skoczkiem narciarskim z największą liczbą zwycięstw w konkursach Pucharu. O czym mówił Michał Bugnocki, Stolarny Polski. Dziękuję za rozmowę. Teraz zmieniamy dyscyplinę. Jutro żołnierza Szarki Tarnobrzeg zagrają u siebie z Kostokiem Dzwona w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Adwokata, obrońcę Kutesa, pozycja, obronią zaliczkę z pierwszego meczu, który wygrał premiera 3-1. Pierwszego rzędu, która po wielu latach dominacji w Polsce, po wygraniu Pucharu ETTU Cup, no w tej chwili stawia sobie za cel zajęcie jednego polskiego patriotę, który nigdy pierwszego miejsca jest w historii klubu, nie mieliśmy, i bardzo nas to motywuje. Ja nie wiem, co się uda osiągnąć, ale działamy i pracujemy tak, żebyśmy tę szansę mieli. Wynik z Lizbony jest bardzo dobrym wynikiem, bo mieliśmy duże kłopoty przed tym meczem. To jest właśnie to, że dopiero po 3 miesiącach przerwy Lidzie, no 10 dni praktycznie przed tym meczem była w takim normalnym treningu. Elisabeth Samera silnymi objawiami. Módlmy się za wszystkich wypędzonych i wysiedlonych z Kresów Wschodu. Wyleczona w Lizbonie. Od 10 lutego 1940 roku do czerwca 1941. Teraz mówimy oczywiście o rewanżu. No, wynik się za całe rodziny. Ja za ich potomków żyjących do dziś na nieludzkiej ziemi. Czy będziemy mieli szansę, no, ale za tych, którzy powrócili do powojennej Polski. Żeby tej szansy oczywiście nie stracić. Aby doświadczyli ludzkiej sprawiedliwości. Zastanowimy się, co dalej. Natomiast no, w tej chwili musimy się skoncentrować na tym, ci, żeby 11 nie zawieść krwawej Golgocie Wschodu, ale i siebie przede wszystkim. Niech znajdą się w gronie zbawionych. Żeby teraz po tak pięknym, wielkim pojedynku moim zawodniczek, no, po prostu stracić tak dobrą zaliczkę. Początek jutrzejszego meczu o 17.30. Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Każda eucharystia uważa nas w powiększeniu. Bogumił Huseinow do przeciór. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział dziś poszerzenie i wprowadzenie nowych świadczeń. Boże, wyznając Twoją potęgę i świętość, prosimy Cię Bogowie, byś w każdej chwili napełniał nas Twoim duchem, który da nam odwagę wyznawania Ciebie przed całym światem. Prosimy o to przez Chrystusa. Ale jest to lista zamknięta, bo życie nie stoi w miejscu. Tak mówił Orbán w transmitowanym w telewizji przemówieniu podsumowującym ostatni rok. Jak się przegląda te zapowiedzi, które przedstawił węgierski premier, no to wyglądają one imponująco. Jak większość programów socjalnych, one w swojej wielkości i rozmachu dotykają ogółu, liczby są ogromne. Pytanie potem, jak to się przekłada rzeczywiście na praktyczne
są obliczone właśnie dla rodzin wielodzietnych, żeby promować ten model rodziny. Tak, żeby promować model rodziny, no ale też trzeba zawsze patrzeć na to, kto jest grupą wyborczą danego rządu. W przypadku Viktora Orbana te zapowiedzi oczywiście są najmile przyjmowane przez potencjalnych jego zwolenników z prowincji poza Budapesztem, gdzie rzeczywiście te wskaźniki przesuwają się na bardziej na rodziny wielodzietne. No ale tak czy siak, Węgrzy nieco bardziej niż w Polsce, ale jednak nie mają nieco więcej dzieci niż w Polsce, bo wskaźnik dzietności jest o 0,2 punkta wyższy, ale jednak odczuwalnie zmniejszają się, jeśli chodzi o populację, i to jest trend, który trwa od lat 90. Którego premier nie jest w stanie zatrzymać, jednak mimo wszystko prowadząc tak radykalne sposoby zwiększania właśnie tej dzietności. Czy Węgry w ogóle stać na tego typu politykę prorodzinną? Stać czy nie stać? Wszystkie kraje europejskie mierzą się z podobnym problemem. Akurat Węgry, Polska, kraje środkowej Europy dużo bardziej. W jaki sposób zapewniać to, żeby obywatele nie pływali? Węgry, przypomnijmy, w dodatku są bardzo radykalnie nastawione przeciwko jakimkolwiek przyjmowaniu migrantów, przeciwko jakimkolwiek opcjom. To akurat w przypadku Polski nie ma miejsca. Przygotowywać, pokazywać, że rząd coś w tej sprawie zamierza zrobić. Zakładka rzeczywiście nie jest zbyt wygórowana. Każdy rząd będzie dążył do tego, żeby zapewnić sprawiedliwy naród. Viktor Orbán podkreślał dzisiaj, że na Węgrzech wykrystalizowała się jedność narodowa w sprawie rodzin. Rzeczywiście jest ta jedność widoczna. Czy opozycja podziela te pomysły rządowe? Podobnie jak w Polsce, nikt nie jest przeciwko 500+, także podobnie na Węgrzech nikt nie będzie protestował przeciwko świadczeniom socjalnym, które mają pomagać rodzinom. No w tym sensie on może mówić rzeczywiście, że jest jedność. A ciekawe jednak po co i dlaczego sięgnął teraz po te argumenty, dlaczego problem demograficzny, który nie jest nowy, Ognie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywałeś nasze życie doczesne. Spekulacje mogą dotyczyć się... Praw niech one staną się dla nas sakramentem, dającym życie wieczne. Nieco na nasi symboliczne poziomie pomagają. A na nas tego... Składajmy Panu Bogu naszemu. No i z drugiej strony. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze, nieba wszechmogący i miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy zesłałeś nam swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od człowieka. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołamy. Święty, 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 Panie Bóg
prawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie Wszechmogący Boże, która jest istotna z jednej strony dla inwestorów, a z drugiej strony też dla administracji publicznej, to znaczy kiedy brakuje miejsc i rąk do pracy, stawki. Uświęć te dary mocą Twojego coraz trudniej z organów znaleźć ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na brzegu, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom. Bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za Was daje. Zwraca się uwagę na to, że Mike Pompeo będzie zwracał szczególną uwagę na rolę Chin w Europie Środkowej i wyrazi duże zaniepokojenie rosnącą. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, co jest bowiem kielich krwi nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie większą współpracę, wymianę handlową. Do tej pory się to zresztą słabo udawało. Bardziej otworzył się na wymianę handlową z Rosją i tam otwierał przedstawicielstwa. Te wskaźniki rzeczywiście drgnęły. Natomiast mówiąc o strategicznych cyberbezpieczeństwa, no i takim ofensywom Amerykanów w Europie, jeśli chodzi o zagrożenia, nie tylko o to wielka tajemnica wiary. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, z błogosławionym księdzem Jerzym, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się w Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z Chrystusa, z Chrystusa i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Posłuszni Jego słowu, poświęcamy się Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we imię Twoje.
nasze czasy pokoju. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, Proszę Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Ducha. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Naprawdź. Które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Amen.
nam pozwala spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Pragnę z całego serca wszystkim podziękować za udział w tym modlitewnym spotkaniu w czasie tej Eucharystii, gdzie modliliśmy się za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, intencji naszej ojczyzny. Ale w sposób szczególny chcę podziękować księdzu prałatowi Januszowi, który myślę, że poruszył nasze serca, księże prałacie, tym wielkim wołaniem o ludzi prawych w naszej ojczyźnie, o ludzi sprawiedliwych. Myślę, że wszyscy te słowa wzięliśmy sobie do serca i był to dla nas, księże prałacie, wielkie odesłanie, jakimi jesteśmy ludźmi i czy idziemy za Chrystusem, czy korzystamy z Jego zaproszenia. Wielkie Bóg zapłać, księże prałacie, za te słowa, które są dla nas takim drogowskazem i kierunkiem. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję również, moi kochani, witam tutaj naszych artystów, ale nie powitałem jednej z naszych artystek. Bardzo przepraszam, a razem z nami modlę się, udzielając swojego niesamowitego daru, jego trzymał Pana Boga, pani Agnieszka Grochala, Sopna. To coś niesamowitego. Tradycyjnie podaję tylko jedno ogłoszenie, że zapraszam wszystkich na 10 marca na godzinę 19. Tak jak mi podpowiadają kapłani, to też będzie niedziela. Serdecznie zapraszam, a księdza brata proszę o udzielenie nam błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu. Bogu niech będą dzięki. Oh,